Cześć, z tej strony Przemek, PP Autoszkoła Tychy. Witam na moim kanale poświęconym nauce jazdy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 sposobów na zawracanie. Pokażę, jak poprawnie wykonać zawracanie na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Zawracanie na skrzyżowaniu z ustąp pierwszeństwa przejazdu, takim, w którym mamy bardzo mało miejsca. Zawracanie na skrzyżowaniu równorzędnym, czyli z regułą prawej ręki. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. I na łącznikach między pasami zieleni. Pojęcie zawracania pojawia się niemal na każdym egzaminie. Egzaminator może użyć polecenia: proszę zawrócić w najbliższym dozwolonym miejscu. I tak naprawdę daje Wam pełne pole do manewru. Wy musicie określić, w którym miejscu zawrócić, dokonać właściwego i precyzyjnego wyboru. Myślę, że ten materiał Wam w tym pomoże. Zapraszam. Pierwszy rodzaj zawracania na tak zwanym rondzie, czyli na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Podjeżdżam pod skrzyżowanie, najlepiej sobie zredukować bieg do biegu numer 2. Sprawdzam pieszych, rowerzystów, nie ma nikogo. Podjeżdżam, wstępnie oceniam moje szanse wjazdu. Ok, stworzyła mi się luka, wjeżdżam na rondo. Oczywiście na rondzie mam pierwszeństwo. Wjechałem sobie na drugim biegu, on jest najbardziej optymalny do tego typu manewru. Daję kierunkowskaz zjazdowy, sprawdzam, czy nie ma pieszych, rowerzystów. Sprawa czysta. I od razu zmienię sobie pas na prawy, sprawdzam w lusterku, czy mam możliwość, zmieniam pas, wyłączam kierunkowskaz i zawracanie zrealizowane. Drugi wariant zawracania na klasycznym skrzyżowaniu z ustąp pierwszeństwa. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Wrzucam już sobie lewy kierunkowskaz. I teraz uwaga, na tym obszarze podjeżdżam sobie na środek. Chodzi mi teraz o to, żeby nie dopuścić, żeby jakiś pojazd tutaj po lewej stronie mi stanął, bo w momencie, kiedy będę zawracał, nie chcę, żeby doszło do jakiejś kolizji. Sprawdzam prawą, lewą stronę, wypuszczam samochód na zewnętrzną i pełny skręt zawracam drogę z powrotem. Zawracanie zrealizowane. Trzeci wariant zawracania na skrzyżowaniu równorzędnym. Jest bardzo mało miejsca. Odchodzę troszkę na prawo, daję lewy kierunkowskaz. Sprawdzam, czy nic nie jedzie z prawej i wykonuję pełny skręt. Tutaj też sprawdzam, czy z prawej coś nie nadjeżdża. Gdyby ktoś nadjechał, muszę go puścić. Czyli wykonujemy sobie taką pętelkę. No i zawracanie zrealizowane. Czwarty rodzaj zawracania na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Mam zielone kolizyjne, czyli mogę sobie pozwolić na to zawracanie. Łapię znowu wewnętrzną i muszę sprawdzić, czy lewy pas będę miał wolny, ponieważ ci z naprzeciwka też mają zielone. Ok, jest czysto, kończę manewr zawracania. Pieśni za bardzo mnie nie interesują, bo mają czerwone. Wjadę sobie na prawy, jak będzie możliwość, oczywiście przed najbliższym skrzyżowaniem. Manewr zawracania zrealizowany. Piąty rodzaj zawracania na tak zwanym łączniku. Ja to akurat nazywam zawrotką. Jeśli słyszycie polecenie od egzaminatora, zmieniacie sobie pas na lewy i szukacie swojego miejsca do zawrócenia. W tą zawrotkę nie mogę wjechać, bo mam linię ciągłą i mam zakaz wjazdu na wjeździe, więc jadę dalej. Już widzę moją. Jest ona oznaczona linią przerywaną. Wjeżdżam sobie powolutku,
przy wewnętrznej. Wstępnie oceniam moje szanse wjazdu. Ważne, żeby pas lewy był wolny. Jest wolny. Kończę manewr na pasie lewym, na tym wewnętrznym. Zawracania, które przed chwilą zobaczyliście, to jest 5 najbardziej takich charakterystycznych, najbardziej popularnych zawracań, które mogą Wam się przytrafić na egzaminie. Ważne, żeby wykonywać to zawsze w sposób bezpieczny. Jeśli chcielibyście, abym przygotował Was do egzaminu na prawo jazdy, zapraszam na swoją stronę www.ppszkola.pl i na Facebooka facebook.com/ppszkola. Nazywam się Przemek, szkole w Tychach tą czerwoną jariską. No i do zobaczenia na jazdach. Cześć!